dobry Państwu. Otwieram 15. sesję Rady Gminy Szóstwa Morskiej. Jestem dzisiaj niezmiernie miło powitać Pana Starostę w dzisiejszej sesji. Pan Starosta Podbrzeski, Pan Starosta Wszyscy. Szczególnie młodzież, może nie wie, proszę sobie zapisać. Starosta Podbrzeski, Tomasz Starosta. Serdecznie witam kolegów koleżanki radnych, Pana Wójta, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów, mieszkańców. W szczególności witam dzisiaj młodzież zespołu morskiej. Również serdecznie witam Andrzejów, wszystkich Andrzejów obecnych na dzisiejszej sesji. Stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 15 radnych. Wszyscy radni, także dzisiejsze obrady są prawomocne. Otrzymaliście Państwo proponowany porządek obrad. Zanim zapytam się, czy ktoś z Państwa ma wnioski do moich propozycji, ja chciałbym dokonać tutaj autopoprawki po punkcie pierwszym. Przegłoszę mieszkańców. Pan starosta zabierze głos. I jeśli Państwo będziecie chcieli zadać pytania, złożyć wnioski, interpelacje, Państwo radni, jak również mieszkańcy, zapytania do Pana starosty, to bardzo proszę, również w tym punkcie drugim będzie taka możliwość. Czy ktoś z Państwa ma wnioski do proponowanego porządku obrad? Dziękuję.
proponowanych projektów uchwały. Jeśli nie, to proponuję w całości, żebyśmy przegłosowali i wprowadzili to do porządku obrad. Kto z Państwa ma uwagi? Kto jest za wprowadzeniem propozycji Pana Wójta do porządku obrad? Proszę o podniesienie karty do głosowania. Uchwała, projekt uchwały druk nr 11. Uchwała zmieniająca w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok będzie umieszczona w punkcie trzecim jako podpunkt 11.